Cześć faworki! Witajcie na kanale VIP Team. Na pewno macie już pełne brzuszki pierogów i kapusty, rybki i bigosiku, co tam się jeszcze je? Barszczyk, makowiec, na pewno też już wjechał. Macie zaspokojone potrzeby cielesne i teraz przyszedł czas na potrzeby duchowe, w związku z tym zapraszamy na kolejny odcinek VIP Team. Pewnie wielu z was zastanawia się teraz, dlaczego znowu dostaliście skarpetki, a nie te prezenty, które wypisaliście temu Mikołajowi parę miesięcy temu. Bo Mikołaj nie umie czytać. Mikołaj może jest niewidomy. Powinniście napisać to w Braille'u. Więc dzisiaj porozmawiamy o tych wszystkich prezentach, o których my marzyliśmy za dzieciaka. Ale ich których... nie dostaliśmy. No i mamy do tej pory traumy. Ale powiem wam też, jak przepracować takie traumy. Ale o tym za chwilę. Zanim zaczniemy, to oczywiście klasycznie najpierw się opiszemy. Jeżeli ktoś tego nie potrzebuje albo nie chce słuchać, to może przewinąć kawałek, ale nie za długi. Ja jestem ubrany w koszulę w brązowo... białą kratę, na głowie mam rogi renifera, czarne spodnie, siedzę po turecku, jeszcze mam skarpetki, które średnio widać, ale są takie dosyć kolorowe. Ja jestem dzisiaj w czerwonym sweterku typu golf i w jeansach, mam ciemne włosy związane w kok i mam na głowie opaskę z czerwonymi dwoma prezencikami, które mi tak dyndają trochę nad prawym uchem. Siedzimy klasycznie na szarej kanapie, a za nami jest brzoskwinkowa ściana. Pierwszy prezent, o którym bardzo długo marzyłem, wiele lat prosiłem o niego Świętego Mikołaja, a nigdy nie dostałem, jest bardzo w ogóle typowym chłopięcym prezentem, gdyż są to samochodziki Hot Wheels. Ale tak naprawdę nie chodziło o same samochodziki, co bardziej o tor wyścigowy, bo pewnie wielu z was kojarzy, że Hot Wheels zawsze tam były takie super tory wyścigowe i w reklamach to było tak pokazane, że te samochodziki same jeżdżą i robią w ogóle jakieś kaskaderskie sztuczki, więc ja bardzo... W reklamach tego... zawsze wszystko lepiej wygląda niż w rzeczywistości. To prawda, kiedyś jak oglądałem reklamę komiksu Tom i Jerry i tam się te postacie ruszały, to myślałem, że jak kupię ten komiks, to będzie... ruszały? Tak jak w gazecie w Harry Potterze. Właśnie rozczarowany, jak matka mi to kupiła, a to ani się nie ruszało, ani samo nie mówiło. Mamo, kupiłaś zepsute. Nigdy nie dostałem tego toru wyścigowego, natomiast postanowiłem w pewnym momencie, że sam sobie go zrobię. Z jakiś taki, pamiętam, to nie były klocki Lego, tylko jakieś takie inne klocki, takie bardzo płaskie, które generalnie, no po nich, że tak powiem, mogło coś w teorii przejechać. A jeszcze w międzyczasie dostałem z kolei, nie wiem czy kojarzysz, ciuchcie, taką lokomotywę jeżdżącą tak, po torach. Po takich torach drewnianych? No, coś takiego. I ona właśnie, ja tak to ustawiałem, że ma takie zioła w górę. Generalnie ona co chwilę się wywalała i to nie miało zbyt wielkiego sensu. Dobrze, że nie zostałeś inżynierem, tylko jednak filologiem. Ale nie wiem, czy to naprawdę jest lepsza opcja, aczkolwiek rzeczywiście... W sensie, ludzie się nie wywracają przy mnie w tym, co robisz, więc jakby... tylko ja, kiedy mówię po włosku. Także słuchajcie, no udało mi się to rzeczywiście jakoś przepracować, samemu sobie coś zbudowałem, więc nie ukrywam, działało to bardzo dobrze na moją kreatywność. Czyli trochę taka metoda Montessori, nie kupię ci tej zabawki, sam sobie ją zrób. No to ja mam trochę tutaj podobną opowieść, mianowicie bardzo dziewczęcą z kolei zabawkę, zawsze chciałam mieć domek dla Barbie. Moja mama mówiła, że nie, to jest badziewie, to się składa tylko z tektury i z plastiku. Jakby, hello, większość zabawek składa się z tektury i z plastiku. No. Ale oczywiście, wiesz, tektura, która jest zadrukowana dużą ilością małych literek, jest dużo bardziej wartościową tekturą, bo jest książeczką, a nie jak jest zadrukowana na przykład dywanem, bo jest podłogą w domku dla Barbie. Jak przychodziłam tylko do kogoś, kto miał ten domek, to w ogóle olewałam te dzieci i bawiłam się tym domkiem, bo ja takiego nie miałam, moja siostra miała i w ogóle go olewałam, ja chciała się nim bawić. W ogóle był taki u mnie trochę zdewastowany. A ja tam układałam te ściany i te mebelki, mam takie zachwycone. Co, no i w ogóle nie kumam, jak można się nie bawić domkiem, jak się ma domek, który jest taki super. Ja sobie teraz przypomniałem takie dwie rzeczy. Po pierwsze, ja właściwie miałem nie do końca domek dla lalek, ale moja mama jeszcze, kiedy ona była mała, miała taką kuchenkę mini. Nie wiem, to no w PRL-u to musiało być gdzieś tam dostępne, babcia to zdobyła. I pamiętam, że tam były takie małe garnuszki. Nie wiem czemu, ale też kojarzę, że je potem wyrzucałem za okno, przez balkon. Więc mogłem troszeczkę spełnić taką fantazję, ale... W małym domku. Co więcej, ja też chciałem mieć lalki, tylko aż do tej pory nawet, że tak powiem, się wypieram. Wypieram to pragnienie, bo było ono jakże nie męskie, ale pamiętam, że jak ale były... Ale chciałeś też samochodziki, więc chyba jest okej. Gay is okay. Pamiętam, że jak byłem w przedszkolu, były modne lalki, które przedstawiały te różne postacie disneyowskie. Tak, to były takie księżniczki Disneya. Tak, księżniczki Disneya. Ja tak naprawdę je chciałem mieć, żeby się nimi pobawić. Aww. Bo wiesz, takie zwykłe lampucery, blondyny zrobione, to mnie to nie interesowało. No i ta nieprzepracowana trauma wraca, bo czasami jak chodzimy sobie wieczorami po parku, to śpiewamy piosenki z Disneya. To prawda.
No. Totalnie się z tym to jest ta trauma nieprzepracowana, ale jeśli chodzi o domek, to muszę powiedzieć, że ja poradziłam sobie z nim trochę podobnie jak ty z tym torem, to znaczy po prostu zaadaptowałam dwie półki w regale na domek dla lalek, było górne piętro i dolne piętro, nie było windy, w tych domkach dla lalek była zawsze winda i to mnie wkurzało, te lalki musiały tak sfruwać, na górze miały sypialnię, na dole miały kuchnię, no i miałam tam jakieś mebelki, miałam też właśnie kuchenkę dla tych lalek, robiłam im tam łóżka z kołderek pozabieranych z wózków dla dużych lalek i jakoś to było. Nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś takie pieski, które same chodziły, machały ogonkiem i szczekały, w zależności od tego, jakiego użyliście gwizdka. Nie wiem, czy to się nazywało Dodi, Bobby, ale było coś takiego. Ja pragnąłem mieć takiego pieska. Co prawda, jak byłem dzieckiem, dostałem takiego pieska, który sam chodził i był bardzo uroczy, ale po pierwszym praniu niestety przestał szczekać. Nie wiesz, że piesków się nie pierze? No teraz wiem. I co prawda, nawet paradoksalnie, teraz też mam jednego pieska na półce, którego dostał mój brat, ale mojego brata on przeraża, bo jest bardzo dziwny. Różowy piesek ze świecącymi się na zielono oczkami. No to możesz oddać pieska do schroniska, tam może ktoś go zaadoptuje. No właśnie, to nie jest, słuchajcie, dobra praktyka, jeżeli chodzi o te żywe pieski, które też bardzo często stają się prezentami świątecznymi. No właśnie, ja zawsze chciałam dostać pieska, jak byłam mała. Nie tylko, jakby nie tylko na święta, ale w ogóle męczyłam moją mamę, chcę pieska i moja mama powiedziała, dobra, dostaniesz pieska, jak przez rok będziesz wychodziła na spacer ze smyczą. Powiedziałam, kurde, będę wyglądać jak kretyn, jak będę chodziła ze smyczą po osiedlu, nie? Więc jakby oczywiście temat umarł. Muszę wam powiedzieć, że im jestem starsza, tym bardziej rozumiem moją mamę, bo ostatnio przyjechała moja siostra ze swoim małym psem i jak on przez całą noc piszczał, to sobie stwierdziłam, że chyba bym jednak nie przeżyła takiej traumy, jakby mi tak piszczało przez 3 miesiące w domu. Więc jakby chyba moja mama jednak miała rację, że nie kupiła mi tego pieska, doceniła mi mądrość po latach. Wydaje mi się, że posiadanie pieska to jest w ogóle taka fantazja każdego dziecka. Tak, nie? Ale niektórzy z niej wyrastają, a inni nie. No właśnie, a propos wyrastania z pewnych fantazji, słuchajcie, ostatni prezent, o którym chciałem wam powiedzieć, w jakiś sposób po latach do mnie powrócił. Mianowicie, ja zawsze byłem fanem Pokemonów. Jeżeli ktoś z was jest fanem Pokemonów do dziś, napiszcie o tym w komentarzach. No i były takie figury. Założycie fan klub. Założymy fan klub. Ja, słuchaj, prowadziłem fan klub w szkole? W drugiej klasie podstawówki. Stanąłem na środku klasy i mówię, że otwieram kto klub. Kto lubi Pokemony do mnie, palec pod budkę. Tak, i wiesz, co się wydarzyło potem? W ciągu tygodnia każdy stworzył swój własny klub, każdy był wszędzie, więc każdy był nigdzie, wiesz, o co chodzi. Jak na bulwarach wiślanych. Bardzo chciałem mieć takie pokebole z figurkami Pokemon. No i niestety nigdy ich nie dostałem. Ale po latach moja przyjaciółka dała mi kostium Pikachu, więc teraz sam mogę się przebierać za Pokemona i czekać, aż ktoś mnie złapie w swojego Pokebola. Czyli suma summarum, tutaj przechodzimy do Tindera. No to ja miałam jeszcze jeden taki prezent, znaczy taką rzecz, którą zawsze chciałam dostać. Nigdy nie dostałam i w sumie nie wiem dlaczego, bo tutaj nie było dobrego argumentu, bo chciałam dostać konika na biegunach. Byłam wielką fanką koników na biegunach. Jak tylko u jakiegoś dziecka namierzałam konika na biegunach albo w jakimś, nie wiem, przedszkolu czy było, czy coś, to wchodziłam tego konika i się biegunowałam generalnie cały czas. I nie wiem, jaki stał za tym głębszy sens, bo konik na biegunach wcale nie jest z tektury i plastiku. A ja ci mogę nie powiedzieć. Nie trzeba też chodzić z nim na smyczy, więc czemu go nie dostałam, to nie wiem, ale niestety nigdy nie trafił do mojego domku. Już ci mówię dlaczego, ponieważ jazda konno stwarza bardzo duże zagrożenie, że można stracić wzrok. Ale jeździłam konno na takich żywych konikach. No to tego nie rozumiem w takim razie. No właśnie, ja też nie. Może twoja mama pomyślała, że za bardzo będziesz dojeżdżała tego konika, za bardzo ci się to spodoba. Ale chciałam powiedzieć, że podobnie trochę jak ty, udało mi się częściowo zrealizować te fantazje w życiu dorosłym. I mam swojego konika, wprawdzie nie jestem na biegunach, ale no, tam trochę nóżki mu się ruszają. Już go bardzo dobrze znacie, Charlie'ego, prawda? To jest Charlie, którego dostałam na urodziny moich przyjaciół, więc jakby jest prezentem, więc się wpisuje. Ma już trochę lat, ale wciąż mi służy jako moja podusia. Jest jeden bardzo duży wniosek, który moim zdaniem wynika z tego naszego filmiku i z tych naszych opowieści. Mianowicie, nie ma co liczyć na to, że ktoś spełni wasze fantazje, oczekiwania i pragnienia. Musicie to robić sami! Sami możecie to zrobić. Weźcie los w swoje ręce. Także życzymy wam z okazji tych świąt i zbliżającego się nowego roku, abyście mieli dużo energii do realizowania własnych marzeń i żeby wam nigdy nie zabrakło pomysłów na to, co by tu jeszcze zrobić. Tymczasem, jeżeli nas jeszcze
jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o tym, że warto, żeby być na bieżąco. Również możecie nas obserwować w innych social mediach. Wszystkie znajdziecie w opisie. Możecie też nas wspierać, do czego Was bardzo serdecznie zachęcamy. Od niedawna jest taka opcja u nas na kanale. Możecie stać się naszymi wspierającymi i regularnie co miesiąc przekazywać na nasze konto całe 4,99, dzięki czemu możemy montować lepiej, sprawniej, szybciej filmiki dla Was. W związku z tym będziecie więcej mogli nas oglądać, czego na pewno sobie życzycie w nowym roku. Także dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!